witam Państwa ponownie i zmieniamy temat. Będzie coś teraz dla miłośników książek. Kolejnym gościem jest pan Robert Grabowski, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Witam Ciebie. Dzień dobry. Ładnie Cię zapowiedziałam, bo tutaj bardzo jesteśmy ładnie na Ty, a tak to mówię na Pana, ale więc właśnie trzeba czasami być miłym, nie wolno tak, no. Robercie, spotykamy się w związku z tym, że szykuje się już za parę dni impreza plenerowa. Odkryj książkę na nowo, właśnie tak jest tytuł tej imprezy. Coś dla miłośników książek, ale chyba i nie tylko. Nie, to jest nie tylko dla miłośników książek. Tak naprawdę to cała przygoda, bo to jest trzydniowa przygoda z książką i nie tylko, bo to jest przygoda również z autorami, z tymi ludźmi, którzy piszą, z pisarzami. To jest możliwość porozmawiania, spotkania się, zdobycia autografu. Dlatego nazywam to przygodą, bo są spektakle, jest wspólne czytanie książek. To są naprawdę trzy dni fantastycznej przygody i to jest skierowane oczywiście do tych, którzy z książkami znają się troszeczkę lepiej. Do moli książkowych. I czytają, ale to jest też skierowane do tych osób, do których książki niekoniecznie przemawiają, mają może jakiś opór. No i chcemy do tego ich zachęcić, że zobaczcie, książki nie gryzą, są ciekawe, interesujące i przenoszą nas w niesamowicie piękny, ciekawy świat. A jak Szczecińska Agencja Artystyczna stara się dopasować ofertę, żeby co roku przyciągnąć więcej zainteresowanych? Bo wiadomo, tutaj jest też ukłon, jak sam powiedziałeś, w stronę osób, które jednak z książką nie są za pan brat. Znaczy, są zaproszeni wystawcy, to jest około 40-50 wystawców, którzy przywiozą z sobą nowości wydawnicze tego roku. Będą książki, które są znane powszechnie, które są, cieszą się z szerokim powodzeniem, ale też będą nowości i tak naprawdę, jeżeli ktoś przyjdzie na ten plener literacki i interesuje się, nie wiem, historią, muzyką, biologią, archeologią, nie wiem, kryminalistyką, to znajdzie dla siebie, niech stracę rękę dać, ale na pewno coś znajdzie dla siebie ciekawego, interesującego. Zarówno i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych, każdy znajdzie coś interesującego do czytania dla siebie, a czytać warto naprawdę, ponieważ książki przenoszą w inny świat, poszerzają horyzonty, no i zachęcamy do tego, żeby czytać. Czyli w ogóle czytanie jest w modzie, trendy jest, tak? Więc ostatnimi czasy wyjątkowo, dużo się o tym mówi, dużo się pisze. Dużo się mówi, dużo się pisze, tylko ciekawe, jak się przekłada na czytelnictwo, a niestety statystyki pokazują, że coraz Więcej się pisze niż czyta. No właśnie, że niestety coraz mniej czytamy, ale to chcemy. Nie można się poddawać, trzeba organizować tego typu wydarzenia, które będzie miało miejsce właśnie na Jasnych Błoniach od 30 czerwca do 2 lipca włącznie, czyli przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Będziemy się spotykać i tam będą rządzić książki, dlatego zachęcamy i zapraszamy serdecznie. A jaki macie program na tegoroczne wydarzenie? Startujemy w piątek o godzinie 12, będzie uroczyste otwarcie i tak schemat mniej więcej w każdego dnia jest podobny, ponieważ będzie tam scena, będą stoiska wydawnicze, o których już wspomniałem, gdzie będzie można kupić książki, zobaczyć, porozmawiać z wydawcami, ale będą też spotkania z autorami. Na przykład w tym roku będą takie postacie, tutaj skorzystam z programu. Bardzo proszę. Będzie na przykład rodzina Łopacińskich. To jest taka niesamowita ekipa, można powiedzieć, bo to rodzina, tata, mama, dwójka dzieci zmierzyli przez rok wszystkie kontynenty. I oni o tym napisali, opowiadają. Niesamowici ludzie. Niesamowici, faktycznie. Tak, to jest bardzo mi się ciekawa przygoda. Może ktoś czuje wewnętrzną taką potrzebę, żeby chciał kiedyś wyruszyć gdzieś w podróż, to można ich nawet podpytać, jak to wygląda, a też można po prostu to przeczytać o tym, jak to wygląda, jak oni to wszystko poprzeżywali. Mamy spotkania z Martą Henning, autorką Codziennie Fit, czyli bloga mówiącego o fitnessie, czyli troszeczkę jakby inny aspekt już, nie tylko samej książkowej, ale też blogowy, czyli coś, co się pisze mimo wszystko. Mimo wszystko i coś, co się czyta. Tak, co się czyta, więc mamy jakby kolejny odnóżę tego spotkania. Będzie spotkanie również z Leszkiem Hermanem, znanym tutaj naszym pisarzem, chociażby z książki Sedinum, która cieszy się wielką popularnością. Będzie Paulina Młynarska, będzie Edyta Jungowska i wielu, wielu, wielu innych. Oprócz tego będą spotkani jeszcze z finalistkami Gryfi, o której, bo to jest tak, jest plener literacki Odkryj książki na nowo, a obok jest, albo w tym związana jeszcze nagroda literacka Gryfia, czyli dla kobiet piszących. No i dowiemy się o tym, kto wygra w sobotę, ale przez te piątek i sobotę będzie można się porozmawiać i spotkać się
i posłuchać rozmów właśnie z finalistkami tego konkursu. A ile finalistek znajdzie się w tym roku w konkursie? Znaczy w tym roku rozmowy będą z 5 finalistkami i zobaczymy, kto wygra, bo to jest jeszcze objęte, podejrzewam, tajemnicą. Oczywiście, jeszcze nie wiemy. Ale dlatego też, tak, dlatego też warto przyjść na plener literacki, bo to jest czasami też tak, że czytamy książki, nam się nie podobają, no i mamy okazję dotknąć tego autora, tę osobę, która napisała tę książkę i spytać się, jak to się pisało, czy to się książki pisze długo, krótko, co trzeba zrobić, żeby napisać książkę, czy to, nie wiem, trzeba czekać na anioła, wenę, która przyjdzie i powie, pisz, na objawienie, będę ci do ucha dyktowała, czy to gdzieś z siebie, z środka. No, to jest wiele... Czy to chyba raczej zawsze musi płynąć ze środka, bo to się nie sprzeda chyba raczej. No ale czy to trzeba się przygotować na przykład? No podejrzewam, że trzeba też coś poczytać, pouczyć się, żeby wiedzieć o danym temacie, żeby nie popełnić błędów jakichś, więc naprawdę... Trzeba mieć dobrą rękę też do napisania. Naprawdę to jest... ten plener literacki jest niesamowitym wydarzeniem chociażby pod tym kątem, że możemy dotknąć i porozmawiać z ludźmi, którzy faktycznie parają się tą sztuką pisania. No a w niedzielę jeszcze będzie o godzinie 13 tort. Dla miłośników. Planujecie literatury. Tort? Tak, będzie tort. A starczy na podsumowanie. Mamy nadzieję, że tak, że wystarczy dla wszystkich. Każdy, oprócz tego, że będzie miał coś dla ducha do poczytania, to jeszcze będzie miał coś pożytek dla ciała. Bardzo miło poobcować z książką i z czymś na słodko. Zapraszamy serdecznie. Robercie, powiedz tylko, w jakich godzinach najlepiej zjawić się na Jasnych Błoniach, bo rozumiem, że na Jasnych Błoniach jak co roku będzie odbywać się tak, właśnie ta impreza. Tak. Mniej więcej jesteśmy od godziny 12 do 19, piątek, sobota. W niedzielę będziemy trochę krócej, do godziny 17 mniej więcej. Ale w tych godzinach, jeżeli ktoś przyjdzie, to myślę, że na pewno będzie mógł się spotkać A z nami. A kiedy poznamy laureatkę Gryfi? Uroczysta gala i ogłoszenie odbędzie się 1 lipca o godzinie 20 w Starej Rzeźni, jeżeli dobrze pamiętam. Tam będzie uroczyste ogłoszenie zwyciężczyni tegorocznej edycji konkursu literackiego Gryfia, ale ja myślę, że w niedzielę podczas tortu będą też obecna właśnie już poznana zwyciężczyni i wszystkie finalistki i będzie można też zdobyć autograf, porozmawiać z nimi. Wspominałeś, że impreza ta jest okazją do nabycia książek, właściwie z pierwszej ręki, że tak powiem. O ile taniej będzie można takie książki nabywać? Procentowo. Ja nie potrzebuję jakichś dokładnych danych, ale mniej więcej połowa ceny, jak to jest, 1/4 ceny? Trudno mi odpowiedzieć na to trzecia. Pytanie, bo często to nie często, tylko to przede wszystkim zależy od wydawców. I wiem, że niektórzy wydawcy, w zasadzie wszyscy na niektóre książki dają niższe te ceny, na niektóre są takie same. To wszystko zależy już od nich tak naprawdę, my nie mamy na to wpływu, ale powiem taką żart, że jak w zeszłym roku przyszła moja córka z żoną, no to zostałem bez pieniędzy, tak? I to nie miało znaczenia, ile książki kosztowały, bo była ta fajna, ta ciekawa, ta interesująca i każdy sobie coś dla siebie wziął, ale myślę, że będziemy zadowoleni i przede wszystkim z jakości książek, w sensie tematów, ale i z ceny myślę również. Ja myślę, że warto się wybrać na imprezę Odkryj Książkę na Nową, a być może ktoś tam w sobie rozpali jakiegoś ducha pisarskiego. A pisarskiego, albo też czytelniczego, do czego zachęcamy. Albo czytelniczego, czytać dokładnie. Książki, odkryjmy książki na nowo, zachęcamy. Przede wszystkim dziękuję Tobie za dziś, za rozmowę, dziękuję. Za przybycie. Moim gościem był Robert Grabowski, rzecznik prasowy Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Państwa zapraszam na króciutką przerwę, a po niej tradycje i ciekawostki morskie. Zapraszam.